Witajcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na poradnik, jak zainstalować polską wersję systemu na Lenovo ZUK Z2. Pierwszy krok, jaki musicie zrobić, to ściągnięcie paczki plików, która znajduje się w linku w opisie. Znajduje się w niej aplikacja Tool All-in-One, która pozwoli na instalację sterowników, na instalację recovery, na odblokowanie bootloadera i ewentualne też przywrócenie systemu. Więc nie przedłużając, przejdźmy teraz do naszego smartfona. Wchodzimy w ustawienia, czyli settings. Następnie zjeżdżamy na sam dół i naciskamy na przycisk About, czyli o smartfonie. Następnie zjeżdżamy niżej i na ZUI version naciskamy 8 razy. Teraz mamy odblokowane opcje tak zwane deweloperskie. Teraz by do nich wejść, musimy pójść o jedno okno wstecz, następnie na Advanced Settings i tutaj poniżej znajdziemy Developer Options. Naciskamy to i wybieramy USB Debugging. Teraz potwierdzamy okno, które pyta nas, czy na pewno mamy to aktywować. Klikamy na OK. I teraz przechodzimy do naszego komputera. Wchodzimy teraz w link tni.org/zukz2. To link, który pozwoli nam na zarejestrowanie się poprzez maila na stronie developerszuk.com, dzięki której będziemy mogli ściągnąć paczkę, która odblokuje nam bootloader naszego smartfona. Niestety podczas nagrywania tego poradnika nie jestem w stanie uruchomić tej strony. Podobno jest to jakiś błąd na ich serwerze, ale wydaje mi się, że wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Wystarczy, że teraz naciśniecie na prawą zakładkę, która ma owszem wszystkie chińskie znaki, ale spokojnie możecie sobie je przetłumaczyć poprzez np. Google Translate albo jego wtyczkę. Tam wpisujecie swój adres e-mail, potwierdzacie go, potem podajecie hasło, to hasło również potwierdzacie i otrzymujecie na waszą skrzynkę maila z potwierdzeniem waszego konta. Gdy już je potwierdzicie, wchodzicie na stronę developerszuk.com/bootloader_2. I teraz na tej stronie wybieracie z listy swoje urządzenie, czyli ZUK Z2, a poniżej wpisujecie swój numer seryjny. Numer seryjny znajdziecie w ustawieniach, About, czyli o smartfonie, status albo więcej informacji i będzie tam serial number, czyli wasz numer seryjny. I tu jest też pewna zagwostka, bo te numery seryjne mogą mieć 6, 7 albo 8 znaków. I na przykład, jeżeli wasz numer seryjny ma 6 znaków, to wpisujecie te 6 znaków i dodajecie 2 zera. Jeżeli wasz numer seryjny ma 7 znaków, dodajecie na końcu 1 zero. A jeżeli ma 8 znaków, nie dodajecie żadnych zer. Chodzi o to, żeby w tym polu było zawsze 8 znaków, więc robicie tak, jak właśnie wam teraz powiedziałem. Poniżej wpisujecie swój adres maila, na który się przed chwilą zarejestrowaliście, zaznaczacie dwa pola i klikacie na przycisk, który podświetli się na kolor niebieski. Jeżeli coś się nagle nie uda, strona się na przykład przeładuje, to naciskacie na tę ikonę i na niej logujecie się na te dane i ponownie wypełniacie ten formularz. Teraz powinno przejść to bez żadnego problemu. Na wasz adres mail przyjdzie wiadomość z plikiem, który nazywa się unlockbootloader.img. Jest on bardzo ważny, więc zachowajcie go sobie na przykład na pulpicie. Teraz musimy zainstalować sterowniki na naszym komputerze. By móc zainstalować sterowniki na Windows 10, musicie nacisnąć na przycisk Start, wpisać tam CMD, czyli nasz wiersz polecenia. Teraz klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i naciskamy Uruchom jako administrator. I teraz wpisujemy bcdedit.exe spacja minus syet spacja tst signing spacja on, zatwierdzamy przyciskiem OK. Operacja została ukończona pomyślnie i teraz ponownie uruchamiamy nasz komputer. Gdy już jesteśmy po restarcie naszego komputera, wystarczy teraz, że podepniemy naszego ZUKa Z2 do portu USB i w komputerze, i w smartfonie. Nasze urządzenie powinno zapytać nas od razu, czy pozwalamy na debugowanie USB na tym komputerze. Naciskamy OK.
teraz powinny zainstalować się sterowniki do waszego Zooka Z2. Jeżeli się to stanie, albo i też nie stanie, warto zainstalować dodatkowe. Po restarcie musimy zainstalować oprogramowanie Tool All in One. By to zrobić, wchodzimy w folder Zook Paczka, następnie w folder Tool All in One i klikamy na ikonę Setup dwukrotnie. Zatwierdzamy wszystkie okna, jeżeli chodzi o instalację tego oprogramowania. Czekamy na zakończenie się aktualizacji. Później potwierdzamy komunikat informujący o możliwości aktualizacji do najnowszej wersji tego programu, a następnie komunikat o zakończeniu aktualizacji zatwierdzamy również OK i instalujemy sterowniki. Klikamy na Install Driver, uprzednio wybierając naszego smartfona z listy, czyli Zooka Z2. Sterowniki zostaną pobrane, a później automatycznie też zainstalowane. Gdy już to zrobimy, ponownie restartujemy nasz komputer. Jeżeli będziemy już po kolejnym restarcie, ponownie uruchamiamy program Tool All in One i teraz zajmiemy się odblokowaniem naszego bootloadera. By to zrobić, wchodzimy na Advanced Options i w zakładce ADB naciskamy Reboot Bootloader. Nasze urządzenie uruchomi się teraz w trybie Fast Boot, który pozwoli na odblokowanie bootloadera. Teraz naciskamy na Back i w polu Bootloader naciskamy na Unlock. Program zapyta się nas, czy mamy już program Unlock Bootloader. Mamy go, bo oczywiście wrzuciliśmy go wcześniej do folderu na pulpicie, więc klikamy na Yes i klikając na ten nawias wybieramy miejsce, gdzie się on znajduje. Wybieramy sam plik i klikamy na Otwórz, następnie na Unlock Bootloader. Nasz bootloader został teraz automatycznie odblokowany. Jak widzimy teraz to dokładnie na ekranie. I zestartuje się on teraz do recovery, które jest też po chińsku z tego co widzimy. Ale by z niego wyjść naciskamy na ten przycisk, a następnie na Fast Boot. I przesuwamy suwak. Teraz niby instalują się jakieś tam udogodnienia, jakieś patche. Nie patrzymy zbytnio na to, czekamy aż proces ten się zakończy. I nasze urządzenie jest ponownie w trybie Fast Boot. Teraz należy zainstalować TWRP, czyli tryb recovery, który pozwoli nam zainstalowanie custom ROMa, czyli tego systemu, który jest w głównej mierze spolszczony i w pełni działa, jeżeli chodzi o Google Play, o wszelakie usługi lokalizacji, o Dual SIM-a, o 4G. Także zaznaczamy przycisk End Boot i klikamy teraz na Flash TWRP. Z listy wybieramy recovery TWRP 302. Dla Zooka Z2 i klikamy na Flash. Recovery zostało teraz zainstalowane na naszym Zooku Z2. Pierwsze uruchomienie zawsze jest z restartem całego smartfona. Nasz system po instalacji tego recovery może mieć problem z tak zwanym wstaniem, czyli ponownym uruchomieniem się. Bez obaw, by przejść do trybu recovery ponownie i zainstalować custom ROMa, naciskamy przycisk Power i Volume Down przez kilkanaście sekund. Nasz smartfon uruchomi się ponownie i teraz z options menu przyciskami głośności wybieramy Recovery i zatwierdzamy przyciskiem Power. I teraz nasz smartfon jest w pełni widoczny w naszym systemie. Więc jeżeli wejdziemy w eksplorator plików, to zobaczymy, że w tym komputerze mamy Zooka Z2. I teraz pobieramy ROM z opisu w tym filmie. I zapisujemy go na przykład w plikach pobranych, na pulpicie, gdziekolwiek. Mój jest w tym wypadku w plikach pobranych i jest to Z2 Plus by Franco 7.6. Teraz kopiujemy tego ROMa i wrzucamy do głównej pamięci w Zooku Z2 i wklej. Gdy plik już zostanie wrzucony, przechodzimy do naszego smartfona. Teraz by zainstalować naszego ROMa, musimy wcześniej oczyścić nasz system, więc naciskamy na Wipe i przesuwamy suwak. Teraz klikamy ponownie na Back. Jeszcze raz do tyłu, teraz na Install, przechodzimy na sam dół listy, zaznaczamy naszego ROMa i kolejny raz przesuwamy suwak. I teraz czekamy. Ten proces może trwać dość długo,
ale jest to instalacja systemu, który jest w głównej mierze spolszczony i wszystkie funkcje Zooka ZT2 działają tak, jak powinny. Pod koniec instalacji naciskamy Reboot System. I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że bezproblemowo poradziliście sobie z instalacją systemu na Zooku ZT2. Nie opisałem wam tutaj jednego z kroków, czyli przywracania systemu odgórnie, bo jak się okazało, aplikacja Tool-in-One potrafi zrobić to sama, gdy ja instalowałem system, jej jeszcze nie było. Także jest to ogromne ułatwienie. A jeżeli nie chcecie przegapić żadnych naszych filmów, recenzji, pierwszych wrażeń, unboxingów czy innych poradników, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Czołem!